Siema. Witam. Witam. Mamy sierpień, drugi, czy trzeci? Trzeci albo drugi, nie wiem. Trzeci. Dzisiaj ściany dostają pierwszą izolację. Poziomą. Pionową. Pionową. Bo poziomą już dostały, nie? Jak się, Danielku, maluje tym? Bardzo dobrze. Masa hydroizolująca, emulbit. I Daniel mówi, że się bardzo dobrze maluje. A już szósty pędzel musiał zużyć na to, co tutaj widzicie. Został nam przód i bok. I potem drugi raz, to już będzie proforma malowania, będzie dużo łatwiej się malować. Pędzel będzie leciał, prawda? No po drugie malowanie? To pędzel leci po tym, nie musisz go trzymać, jak on zasuwa. Dobrze z paru wydać. A skąd ty wiesz, jak ty drugi raz nigdy nie malowałeś? No. Tutaj będzie drugi raz malowane, ku uciesze Daniela, o jak się cieszy. No. Także tak to teraz wygląda. Kolejna strata. Przy fundamentach nie ma strat. Są tylko zyski. A tak to wygląda z tej perspektywy. No i ta ściana została i przód. Pierwszy raz. Kolejny dzień prac. Dysperbit położony. Wyszło 9 baniek 20-kilogramowych dysperbitu przy dwukrotnym malowaniu. Z jedną Daniel pewnie zmarnował na swoje jakieś, pewnie całe Iveco na dole jest pomalowane moim dysperbitem. Przestrzeń mu się tutaj zmieściła. To nie jest dysperbit, tylko emulbit. Emulbit. No ale to jest dysperbit. Przestrzeń mu się tutaj zmniejszyła. Biedak papierosów nie może palić, bo materiały łatwopalne koło niego stoją. Kupiliśmy taki styrodur, 25 paczek. No i jutro grzanie papy, a pojutrze i w sobotę oklejanie. Mam nadzieję, że się wyrobimy. Wyrobimy się przez jeden dzień? Jeszcze w poniedziałek, wtorek. Mnie już nie ma w poniedziałek i wtorek, będzie sam musiał odkleić. Aha. Już to widzę. No, albo w niedzielę możemy pokleić jeszcze. Jutro będzie zamówiona folia kubełkowa. Zobaczę, czy się da przez internet. A na chwilę obecną wygląda to tak. Dwa dni roboty, dwa dni malowania. Z przerwą jednodniową, bo deszcz padał. Sorry, że trzęsie, ale nie mam dzisiaj urządzenia stabilizującego. I tak to wygląda na chwilę obecną. Środki pomalowane. Tutaj próbnie przyłożone dwie płyty. Mam nadzieję, że będą w miarę proste, że się będzie dobrze kłaść. I tak to wygląda. Izolowania część dalsza. Kroimy papę dla Danielka. Tfu, dla Daniela, bo już go nie lubię. Też będzie całe. To tutaj muszę ukończyć. Tutaj musimy 110 uciąć na ławę kominową.
tego akurat na 66 będzie. Opa. 110 troszkę mniej nawet niż 110. 106 może być, bo tam 103 ma ława. Utniemy, to będzie ok. Nawet tutaj. A rzuciłbyś tego noża? Noża rzuć! Ja z chęcią poczekam. Kurwa, już przejdę, zanim się doczekam. Nie, nie wzię. A tam jest drugi nóż. Przecież. Też łapie. Thank you.
Możesz. Co? Możesz.